No dobrze, teraz cofnijmy się o kilka kroków. Sytuacja sprawiła, że ten sierżant stał się bestią. No ale dobrze. Być może winę ponoszą władze. Być może winę ponoszą najwyższe władze amerykańskie. Ale one też działają w pewnej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji, bo walczą z terroryzmem. Więc być może tutaj mamy do czynienia z czymś w rodzaju tragedii greckiej, o czym pan mówił na początku naszej rozmowy. Yes, it's a very good question. In my book The Lucifer Effect, I have two whole chapters on Abu Ghraib. To bardzo dobre pytanie. W książce Efekt Lucyfera dwa rozdziały poświęcam Abu Ghraib. I jeden z nich poświęcony jest właśnie tej kwestii, że nie wystarczy powiedzieć, sytuacja deprawuje. Trzeba zadać sobie także pytanie, kto tworzy deprawującą sytuację. I to jest istota problemu. Odpowiedź na to pytanie, że istnieje pewien system, który tworzy deprawujące sytuacje. No właśnie, teraz porozmawiajmy przez chwilę o demokracji. Czy test, eksperyment stanfordzki, być może to był test na to, negatywny, niestety, o negatywnym przesłaniu, że demokracja nie ma sensu. Być może jest tak, no bo przejdźmy do więzienia w Iraku, prawda? Demokracja, która styka się z zagrożeniem terrorystycznym, no być może nie jest w stanie zachować etycznych kanonów, dostosować się do etycznych kanonów działania, postępowania. Bardzo by chciała, ale się nie da. No, I disagree. First of all, the Bush administration lied in saying the reason. Nie zgodzę się z tym. Pamiętajmy o tym, że George Bush kłamał, podając powody do zaangażowania się w tą niemoralną wojnę. Rzekomo miała to być wojna przeciwko terroryzmowi, ale wszystkie dowody, które on podawał, okazały się kłamstwami. The real reason we went to war, I believe, is that first, Bush administration knew if America entered the war, then Bush would be commander. Ja uważam, że prawdziwe powody są następujące. Po pierwsze, w czasie wojny prezydent nadzoruje siły zbrojne. To umożliwiało Bushowi w jego mniemaniu pokierowanie krajem w taką stronę, jaką uważał za pożądaną. Moim zdaniem jest to pewna faszyzująca ideologia. Po drugie, kiedy państwo jest w stanie wojny, kiedy Ameryka jest w stanie wojny, elektorat bardzo niechętnie wymienia wówczas władzę, a więc to zapewniało Bushowi kontynuację na fotelu prezydenta. Po trzecie, uważam, że Ameryce pod administracją Busha zależało na ustanowieniu baz wojskowych w Iraku, ponieważ kończył się sojusz z Arabią Saudyjską i trzeba było założyć nowe bazy wojskowe umożliwiające Ameryce kontrolę nad Bliskim Wschodem. I dlatego uważam tę wojnę za niemoralną. Właśnie dla tych powodów zginęli na niej żołnierze amerykańscy, brytyjscy i polscy. Co demokracja może zyskać? Jak demokracja może skorzystać z rezultatów pańskich badań, z rezultatów badań psychologów społecznych? Well, my experiment in one way is really like the book The Lord of the Flies, the novel by William Golding. And if you remember in that book, these are young boys who are whose plane crashes on a desert island. Eksperyment stanfordzki przypominał trochę to, o czym czytamy w książce Williama Goldinga Władca Much. Przypomnę, samolot z dziećmi na pokładzie rozbija się, dzieci zaludniają bezludną wyspę i początkowo wydaje się, że panuje tam demokracja. Ci dojrzalsi chłopcy chronią młodszych, bardziej bezbronnych, panują w pewnym sensie rządy prawa, ale stopniowo, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń, ponieważ nie ma tam żadnej dyscypliny, pojawia się faszyzm, pojawia się nieposkromione dążenie do władzy. Dla mnie tym właśnie jest zło. Dążeniem do władzy,
które skierowane jest przeciwko drugiemu i które ma drugiego pognębić. Demokracja nie zapewnia całkowitej wolności, to jest jasne, ale demokracja jest pewnego rodzaju wolnością kolektywną, to znaczy taką, która potrafi w sposób troskliwy dbać o innych, dbać o słabszych, w ramach pewnego systemu prawa i w ramach pewnych ograniczeń. Jaki system prawa, jaki system demokracji pan uważa za bardziej skuteczny, za lepszy? Bo są różne przecież modele, prawda? Można demokrację wieść bardziej na sposób liberalny, bardziej na sposób konserwatywny. Jak pan sądzi? Well, really, the conservative model is really, as far as at least in America, is a model. Jeśli weźmiemy przykład demokracji konserwatywnej, czyli takiej, która panuje w Ameryce, to trzeba powiedzieć, że jest ona skupiona na interesach wielkiego biznesu. I tutaj indywidualne swobody są bardzo poważnie ograniczone na rzecz swobód, nazwijmy to, korporacyjnych. Whereas more liberal governments begin with a concern for citizens. Natomiast rządy liberalne mają inne podejście. Skupiają się na jednostce i zadają sobie pytanie, jakiego rodzaju prawo będzie najlepiej chroniło jednostkę, obywatela. So they are concerned with how to minimize unemployment. Te liberalne demokracje starają się na przykład minimalizować bezrobocie, dbać o dobry poziom ochrony zdrowia, dbać o to, żeby zapewnić ludziom coś w rodzaju platformy, na której będą mogli rozwijać swoje życie. Natomiast demokracje konserwatywne działają odgórnie, narzucają pewne idee, takie jak idee potężnej religii czy potężnego właśnie biznesu, twierdząc, że dzięki tym odgórnie narzuconym ideom jakieś korzyści spłyną też gdzieś tam na te społeczne niziny. Ale jest to kłamstwo. To kolejne wielkie amerykańskie kłamstwo.